Dzień dobry, pana karczmarza. Czy ma może dla mnie pan jakiegoś kościka? Nie, nie mam. Czemu? Czemu pan nie ma dla mnie żadnego questa? Jesteś za bardzo zmęczony. Co? Nie jestem zmęczony. Jesteś. A za borowika? No, może coś się znajdzie. Słuchaj, mam szczury do zabicia w piwnicy. Yes! Czy masz dla mnie jakiegoś questa? Nie, nie ma. A za borowika? Coś się znajdzie. I tak oto przechodzimy do gierki Shakes and Fidget. To tak, mam nadzieję, że wam się bardzo staweczka spodobała. Wiem, że ta seria nie cieszy się taką popularnością na moim kanale, dlatego postanowiłem to troszkę urozmaicić jeszcze w inny sposób, że teraz postaram się do szeksów dodawać właśnie takie scenki na początku odcineczka, ale też prawdopodobnie takie małe wstaweczki na sam koniec odcineczka, więc serdecznie dajcie znać, czy w ogóle wam się podobała ta scenka i co o tym sądzicie, czy to jest fajna inicjatywa, czy uważacie, że to jest słabe. Dajcie znać, co o tym uważacie, czy chcecie więcej takich fajnych, śmieszkowych scenek, troszeczkę nawiązujących do uniwersum Shakes and Fidget. Ja się z wami witam, z tej strony Bladeusz. Link do gry standardowo macie w opisie. No i co tu dużo mówić, czas sobie troszeczkę pograć, bo oprócz śmiesznej scenki oczywiście będzie też odrobinka gameplayu. Dajcie znać jeszcze raz, przypominam, co o tym sądzicie. Czemu mi tu spamuje, ja cię kręcę, czemu mi tu Steam spamuje? Przecież ja zaraz go wyłączę, bo mnie szlak trafi. Dobra, gałganki, dawno nie było odcineczka, czas najwyższy troszeczkę pograć. Zaczniemy sobie może od mojej postaci. Moja postać, raz, że czemu to jest tak głośno? Aha, bo tak sobie ustawiłem, dobra, może tak być. Moja postać ma 266 poziom, tak wygląda. Tutaj ma pełno jakiś pierdół, zaraz o to zadbamy. Postaramy się to wykorzystać, temu gałganowi gdzieś tutaj to wrzucimy, żeby miał. Zobaczmy, co jest najmniej wykorzystane. To masz tutaj 3 mniej. O, mogliśmy w sumie do tego wrzucić. Co za gałgany, nie zwróciłem uwagi. A ty natomiast 388 to raczej, tylko to jest pewnie chyba słabsze, bo ty masz wszystko takie po 400. Nie, było więcej, było słabszych. Nieważne, to jest do sprzedania. Co było do sprzedania? To jest do sprzedania, żeby się nie walało. No i cała reszta to albo będzie do rozmontowania, albo też będzie do sprzedanka, co nie? Dobra, my to sobie posprzedajemy, że nam tutaj jakieś pierdoły się nie walały. Bo niestety prawdopodobnie to są pierdoły, które nam się nie przydadzą. I teraz, karczma to w karczmie nie ma co, pokażę wam tylko jak wygląda mój kibelek. Aura 7, pomału lecimy. Arena, pokażę wam jak wygląda tutaj to miejsce. No generalnie jest dosyć na wysokim poziomie, ale teraz to już się bardzo powoli rozwija, więc sobie tam pomału tutaj te kryształki zdobywam pomału. Mam już te runy, mam już tyle run, czyli dokładnie 276 septylionów, no czyli generalnie tak całkiem sporo. Tutaj nic nie ma, w gabinecie magii są już 3 czary. Tu pupile, to jest ciekawa sprawa, ale zanim przejdziemy do pupile, to jeszcze zacznę może od gildii. Gildia wygląda tak, jak wygląda cały czas, czyli jestem tutaj, troszeczkę można powiedzieć, że nie no, generalnie jestem na podobnym poziomie, co nie? Dzisiaj pewnie troszkę levelków powbijamy, więc pewnie trochę wzniesiemy się wyżej, ale generalnie jesteśmy na podobnym poziomie. Tutaj widzimy, że już jest kilka osób mające 300 level. Nadal mamy też kilka osób, co ma 234, generalnie. Może nie kilka osób. Generalnie wszyscy z gildii mają powyżej 200 poziomu. Jedni mają trochę więcej, jedni trochę mniej. Portal gildii jest już naprawdę nieźle zrobiony. Akt drugi, 80. Mamy już pupila, którym pomału próbujemy walczyć, ale na razie bez efektów, dlatego że jest troszkę stosunkowo słaby.
ulepszenia 198% już na tym etapie, więc to jest naprawdę bardzo duży boost, więc generalnie gildia jest praktycznie na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o exping, jeśli chodzi o doświadczenie, trzeba przyznać, że naprawdę wysoka pozycja. Co nie, możecie sobie przejrzeć, kto jaki ma poziom. Dobra, tyle kwestii gildii. Wydaje mi się, że tutaj nie ma co kontynuować. Co nie, czasami jak zaglądam na pocztę, Neutral tu pisze na przykład często o wyprawach. Siemka, w poniedziałek robimy wyprawę, co nie, pełna kontrolka, gildia opanowana, pierwszy raz nie jestem przywódcą i muszę przyznać, że wychodzi mi to w sumie na dobre. Przynajmniej nie muszę się martwić zarządzaniem gildii, a mogę brać taki regularny udział w gildii, tak się dobrze, wiecie, dobrze bawić po prostu. Nie ma na mnie takiej presji, o to mi chodziło. Dobra, tak więc pupile, jak wygląda sprawa z pupilami? Pupilami to w ogóle wygląda ciekawie sprawa, zaraz wam opowiem, jak to wygląda, bo no tak, tutaj sobie rozwinąłem ostatecznie kilka moich pupilków. No i w ogniu był taki plan, taki gdzieś tam rozległy, że chompem pokonam Smokiego. No i próbowałem go wielokrotnie pokonać, ale jednak okazało się, że Smoki jest zbyt silny. Stwierdziłem, że tak mało mu obrażeń zadaje, że pierdzielę, robię Skarabarę i lecimy linią Skarabary. Po prostu nie zrobimy tego na trzy razy, tylko Skarabarą będziemy musieli rozwinąć na przykład Pyrodliszkę. Co nie, tak to niestety wygląda. Ale stwierdziłem, że w sumie aż tak bardzo nie zależy mi, żeby spinać dupę i żeby Smokim rozwalić, Chompem rozwalić Smokiego. Natomiast w wodzie gdzieś tam wewnętrznie się uparłem, że Kroksem chcę rozwalić tego rybo łaporyba, co nie? Bo nie, nie jednak wiecie, Koniksa mógłbym mieć, Koniksa już na 70 poziomie miałem tego i żal mi po prostu tych 30 wiśni, 30 śliwek, które wydałem na Kroksa, żeby właśnie móc pokonać teoretycznie rybo łapa. I on już jest bardziej prawdopodobny. Jak tak sobie kilka razy z nim powalczymy, to widzimy, że Krok zadaje mu różne obrażenia. Są to obrażenia pośrednie. Jest jakby, ja widzę potencjał, że faktycznie tego rybo łapo ryba da się jakoś załatwić. Ale jest to naprawdę na pewno dosyć wymagająca walka. I jeszcze czekam. Czekam, dlatego że w niedługim czasie, taką mam nadzieję, nasz trener Gladiatorów bije poziom 10, dzięki temu obrażenia krytyczne trochę wzrosną i dzięki temu Kroks będzie miał znowu większe szanse na pokonanie tego rybołaka, czy jak on tam się nazywa. No, ale wracając do twierdzy. Tak wygląda twierdza. Tak to wygląda. Twierdzę teraz budujemy na poziom 14, więc zostało jeszcze 5 z nich, więc rzut beretem. Kwatery robotników też mamy na poziom 13, dlatego że rozwijam twierdzę i kwatery robotników w miarę równomiernie, dlatego że kwatera robotników, tak jak kiedyś wspominałem, skraca czas budowy, więc stwierdzam, że mimo tego, że to też zajmuje bardzo dużo czasu, to przyszłościowo tą kwaterę robotników mienię na tym najwyższym, wyższym poziomie, spowoduje, że po prostu wszystko będziemy tam rozwijać w dużo szybszym tempie. Co nie, resztę mam mniej więcej tak na 10 poziom, raczej nie wychylałem 10 poziomu, powyżej 10 poziomu, tylko kwaterę i twierdzę. Co nie, dzięki temu też tą salkę rycerską też mam na 13 poziomie, no i generalnie jest dosyć ładnie. Tutaj jest, o, ten Paul Tera, czyli osoba, którą warto atakować generalnie w świecie Shakes and Fidget, dlatego że ma dosyć fajne tutaj buściki, co nie? Czyli krótko mówiąc, pokonując go, zyskujemy naprawdę dużo drewna i dużo kamieni, a nie jest też ciężko go, tak ciężko go pokonać, co nie? Więc na nim się fajnie dosyć to drewno i ten kamień zdobywa, muszę przyznać, a co jakiś czas faktycznie zdarza się, że on wypada. Już mi się za bardzo nie chce nawet już przeglądać tę pocztę, kiedy są ataki i obrony, po prostu już sobie, jak ktoś mi nie podpasuje, to po prostu już go pomijam za pomocą hajsu. Ten na przykład jest też bardzo spoko. Dużo byśmy zyskali, ale musielibyśmy całą flotą zaatakować. W sumie jest to jakieś, jest to możliwe, żebyśmy go zaatakowali całą flotą. W sumie to nie jest aż tak bardzo duża inwestycja, abyśmy zyskali naprawdę, z tego co widzę, pokaźną sumę drewna, więc chyba mimo wszystko gdzieś tam warto. Dobra, tak wygląda tak wygląda twierdza na zewnątrz, tak wyglądają podziemia. Lecimy tutaj ekstraktor dusz. W serce podziemy 10-10. Trener Gladiatorów teraz też wbija się na 10 poziom. Natomiast resztę troszeczkę olewam, bo szczerze mówiąc mam w całą resztę troszeczkę bardziej wyrąbane i uważam, że to jest zbędne, że lepiej inwestować w te dwie rzeczy. A w te potwory, szczerze mówiąc, wiecie, niby można w nie inwestować, żeby tam atakować bohaterów i coraz silniejszych, coraz większą ilością dusz zdobywać, ale jest prawda taka, że
I tak najwięcej zawsze się dostaje od ekstraktora i moim zdaniem warto przeoszczędzić zamiast inwestować w tych pomocników i po prostu sobie ulepszyć ekstraktor. Tak jest moje zdanie. Nie wiem, jeśli się mylę, to niech ktoś mnie wyprowadzi z błędu. No i chyba jeśli chodzi o wszystko poza lochami, to tyle. Przechodzimy teraz do lochów. Lochów, przyznam się wam szczerze, że troszeczkę nie walczyłem na lochach. Stwierdziłem, że poczekam, jak będę kręcić ten odcinek. Więc dzisiaj wydaje mi się, że będzie na pewno spory progres. Jeszcze sobie tutaj dodajmy, tak na szczęście. Zobaczmy, co to za diament. Mamy w ogóle czarny klejnot. Dwa czarne klejnoty. I to też jest fajny. 431, żeby go gdzieś tu ładnie wpasować. O, proszę, do buciksów. Co nie, tutaj też sprzęt ulepszony na piąty, na szósty czasami nawet poziom. Więc też sprzęcik jest całkiem pokaźny, poulepszany. Wydaje mi się, że na spokojnie troszkę tych lochów roztrzepiemy. Dobra, zacznijmy może od 13 piętra. Kusi mnie, żeby zacząć od 13 piętra, choć... Dobra, zacznijmy od 13 piętra. Mi się wydaje, że teraz powinniśmy dać radę. I voilà, 13 piętro zrobione. Pierwsze podejście bez, w sumie bez najmniejszych przeszkód. Możemy od razu polepszyć naszych gałganów, jeśli jeszcze o tym pamiętam. Prościzna, poszło naprawdę gładziutko. Dobra, ale lecimy dalej. Może 13 piętro uda się całe teraz wytegować. No i proszę, kolejny elegancki sukces. Znowu dużo słabszy niż to, co mam. No i zobaczmy, czy uda się ukończyć ostatniego bossa. To jest Włodzimierz Motowładny. Jest to wymagający na pewno przeciwnik. Spróbujmy go trochę z nim powalczyć. Zobaczymy, czy to w ogóle jest jakiekolwiek ma predyspozycje zwycięstwa. Widzimy, że maksymalnie, jak się uda przy dobrym trafieniu, zbijamy mu połowę życia, więc wydaje mi się, że może być dosyć mocno niezniszczalny. Spróbujmy w Estorosie coś działać. Zobaczmy, czy tutaj się uda ruszyć. Wygląda, jakby się dało go ruszyć, co nie? Obrażenia różne. Obrażenia różne, a jest, zbity, udało się go zbić. Kolejna rzecz, która w ogóle, wszystkie rzeczy, które póki co zdobywam, są dużo słabsze od tego, od moich rzeczy. Dobra, spróbujmy teraz Królową Matkę załatwić, Królową Matkę. Zobaczymy, czy się uda. Tu już widzimy, że wyższy poziom, bo praktycznie w ogóle nic jej nie schodzi, więc chyba niestety będziemy musieli dać sobie spokój. Natomiast nordyccy bogowie też boję się, że... O proszę, nordycki bogowie jednak nie są tacy silni. Myślałem, że to jest wyższy poziom. A tu widzę, że pierwszego Gałgana to raz dwa załatwiliśmy i drugiego chyba też damy radę. Damy radę drugiego nordyckiego boga załatwić. Tam raz miał... widzicie? Miał 6 milionów życia, więc też chyba zależy od dobrej pasy, jak to wejdzie akurat. Dobra, na razie go zostawmy. Okej, powiedzmy, że nie. Uświęcona szkoła magii, spróbujmy. Spróbujmy może na razie od tych prostszych rzeczy. Proszę, coś zdobyliśmy, ja zobaczę, co to jest. W tym przypadku nic ciekawego. Co nie, lecimy dalej. Kolejnego fajnego przeciwnika. No i widzicie, trochę nie walczyłem i teraz po prostu jak spłatka lecimy po tych przeciwnikach, co nie? Dobra. O, proszę, i eleganckie buciksy, tak? Buciksy poleciały? Chyba buciksy wleciały, ale nie jakieś potężne. Dobra, Arapedagog. Zobaczmy, czy Arapedagoga załatwimy. Też widać, że wymagający przedmiot, ale ja to jestem taki w miarę, z tego co widzę, też potężny, więc wydaje mi się, że bez trudu powinno nam się elegancko udać. Spróbuję go zbić, spróbuję. No i jest już wymagający. Dobra, na razie odpuśćmy, potem z nim dokończymy walkę. Hemoridor, spróbujmy, zobaczmy, jak to pójdzie. Z marszu, wbijamy z marszu, bez żadnego trudu nawet. Kolejny król. Wydaje się, że też jest do pokonania. Oczywiście, że tak. Dobra, z marszu lecimy dalej. Smolum, tak, Smolum. I Smolum jest też chyba do pokonania. Pięknie. Zaraz będziemy mieli zawalony ekwipunek i tyle się skończy ta cała przygoda. Po prostu będziemy rozmontowywać albo sprzedawać rzeczy, które są niefajne albo nie są artefaktami. I nawet znowu pająki. Mamy znowu pająki, ale tym razem chyba pająków już nie pokonamy. Dobra. Dobra, wieża. Czas ruszyć troszeczkę wieży, bo tutaj też wieżę żeśmy zaniedbali, a za to jest w końcu więcej hajsu. O kurde.
Swoją drogą, a propos, ulepszyjmy naszych gałganów, bo zdobyliśmy troszeczkę poziomu, więc zawsze oni dzięki temu będą troszeczkę potężniejsi. Dobra, i teraz myślę, że na spokojnie, nawet może fajne rzeczy się trafią tak naprawdę, bo tu często się trafiają fajne rzeczy. Oczywiście, że tak, fajne rzeczy. Ja swoją drogą, zanim jednak będziemy walczyć, to ja tu trochę posprzedaję tych pierdół, tych rzeczy, które nie są artefaktami. No po prostu ja ich nie potrzebuję, wiecie? Ja rzeczy, które są artefaktami, ja sobie zostawię. Ale rzeczy, które są zwykłymi jakimiś przedmiotami, to ja to sprzedam, bo ja tego nie potrzebuję, co nie jest, jest mi to totalnie zbędne. Tu mamy fajną rzecz i my sobie to ulepszymy, miejsce na klejnot zrobimy i tutaj sobie wymontujemy. Dobra. No i lecimy dalej, co nie? Lecimy dalej, bo tu coś czuję, że dużo fajnych rzeczy uda mi się uzbierać. Kolejna fajna rzecz, ale to jest chyba do zręczności. Okej, patrzymy. Dużo lepsze, ale kurde, znowu bez miejsca dla klejnot. Dobra, chodźmy na razie dalej, może jednak coś się lepszego trafi. O, a propos. Dobry wieczór. To jest pierścień dla każdego w sumie w tym przypadku, ale nie jest lepszy. No, no dobra, od tego jest lepsze, ale może idźmy dalej. Dobra, dawaj Mikołaju, konie, to jest króliczek wielkanocny? Chyba ktoś tu się mocno machnął. Nie wyglądasz mi na króliczka wielkanocnego. Dobra, kolejna fajna rzecz, tym razem do inteligencji, dużo lepsza. Na razie widzimy, że wszystkie trzy rzeczy, to ma miejsce na klejnot, więc to wymiana byłaby dosyć łatwa, więc tak też zróbmy. Bo to tylko 10 grzybków mnie kosztuje. I wracamy dalej, co nie? Tym razem co mamy? Miś miodokrad. Dawaj, lecimy z misiem miodokradem. Proszę. I co mamy? Taką fajną czapkę zwiadowcy. Halo, czapkę zwiadowcy. Ale nie jest lepsza, nie jest lepsza. Więc lecimy dalej. Dobra, i mamy już potężnego, ogromnego ogra, którego jak sami widzicie nie jest tak łatwo załatwić. No, ogr dosyć wymagający. Dobra, udamy się tutaj najwyżej później. Teraz strefa mroku. Mamy tutaj strumień lawy. Tutaj troszeczkę też zaniedbałem, nie robiłem tych misji. Stwierdziłem, poczekam sobie do odcinka, żeby coś na odcinku się działo. Ale prawda jest taka, że mogłem robić i pewnie nie byłoby z tym najmniejszych problemów. Nie wiem, co dostałem. Buty to były? Dla zwiadowcy? Chyba buty. Ale nie wiem, co to za buty, bo jakieś takie badziewskie są. Co to jest, do pancerza, że niby takie buty? Co to za badziewie? Nieważne, walczymy dalej. Proszę, z marszu pokonaliśmy typiarza. Tutaj to ładnie wygląda, jak nagle tyle levelków wbiłem sobie, elegancko. Dobra, lecimy dalej. Blob wulkaniczny, też bez trudu. Tutaj to króciutko teraz, wiecie? Ja to króciutko teraz robię i tu fajna rzecz do wymiany. Wykorzystam okazję, odzyskaj, myk, myk, myk. Pięknie, lecimy dalej. Ja już to dawno powinienem zrobić, ale po prostu czekałem, żeby pokazać wam trochę walki na odcinku, bo wiecie, jaki jestem. No i teraz mamy coś ciekawego dla siły, czyli dla mnie. I to jest dobre, ale z drugiej strony nie można tego ulepszać, bo jest wpadło już do kibelka. Więc nie takie dobre, jak to malują. Na pewno lepsze od tego, widzimy tutaj. No dobra. To możemy ulepszyć akurat. Odzyskaj. Dobra, i lecimy dalej. Jakiś smog. Też perfekcyjnie to załatwiamy. Kapelusz dla naszego zwiadowcy. Dużo lepszy. Dużo lepszy. Od razu z marszu myślę, że możemy wymienić. No. Wracamy do lochów. O, cały strumień lawy prawdopodobnie zrobimy. Ja tak obstawiam, że to po prostu jak spłatka nam przeleci. Zresztą widać. Tyle nie walczyłem, że teraz naprawdę jak spłatka nam przelatuje. I znowu fajna rzecz, teoretycznie fajna rzecz dla wojowników. Z tym, że tak jak mówię, nie można tego boostować, ponieważ jest to prosto z toalety. Niemniej jest to całkiem całkiem fajne. Całkiem fajniutkie. I chyba mimo wszystko sobie to zastosuję, tak mi się wydaje. Tak, włóżmy tutaj, bo jest mimo wszystko lepsze, co nie? Więc żal byłoby tego nie wykorzystać, po prostu nie będziemy tego ulepszać. A z tego sobie weźmiemy po prostu klejnocik i tyle. Odzyskaj.
i wrzuć tutaj. Nie będziemy po prostu tego ulepszać, bo się nie opłaca. Dobra, strumień lawy to już mi się wydaje, że dokończymy dalej na chillku. O, pięknie. Coś znowu fajniutko chyba wypadło. Taki fajny sztylet do walki, ale... Nie warto go wymieniać. I ostatni, czyli jak to się mówi, duch wulkanu zaraz zostanie wyeksterminowany. Proszę państwa, wyeksterminowany. Ostatnia rzecz dla tutaj zwiadowcy, która jest dużo gorsza. Dobra, gałganki, karuzela z idolami. To trzeba mieć wysoki poziom, co nie? Żeby to w ogóle ruszyć, tak jak myślałem. Możemy oczywiście tornado ruszyć, ale to już myślę, wydaje, że to już na spokojnie. Ja sobie we własnym zakresie będę te kolejne rzeczy zdobywać. Już nie będę czekać po prostu do następnego odcinka. Tylko po prostu, jak będzie możliwość, to będę z marszu walczył. No i widzicie, no i parę leveli nadgoniłem dzięki temu w gildii. Znowu gdzieś tam przeskoczyłem 3 osoby, czy tam nawet 4 osoby. Znowu jest, jakbym jeszcze troszkę powalczył, to wydaje mi się, że spokojnie bym jeszcze 2 osoby mógł przeskoczyć. Dobra, gałganki. Nie ma co przedłużać i mi zdaje się, że tym akcencikiem eleganckim będziemy po prostu sobie elegancko kończyć. To był właśnie odcinek z Shakes and Fidget. Ja was zapraszam jeszcze oczywiście do gierki, ale oprócz tego zapraszam was na krótką scenkę na końcu. Taki smaczek, bardziej bym powiedział. W tej formie postaram się to teraz robić. No i co dużo mówić, trzymajcie się. To był Shakes and Fidget. Shakes and Fidget, piąteczka, bang! Kocham borowiki.